Samolotem z Bogoty przenieśliśmy się do regionu upraw kawy, z której słynie Kolumbia. Przebywamy w haciendzie położonej na terenie 80-hektarowej plantacji kawy. Kolumbia jest trzecim na świecie eksporterem kawy po Brazylii i Wietnamie. Można tu skorzystać z przejazdu na linie nad terenem plantacji. Trasa przejazdu składa się z 7 odcinków. Jako że nasza hacjenda leży na terenie plantacji kawy, mamy okazję zapoznać się z uprawą tej rośliny. Proces od posiania ziarna do zbiorów trwa kilka lat. Najpierw z nasion kawy trzeba wyhodować w szkółkach młode sadzonki. Następnie sadzonki trzeba umieścić w oddzielnych pojemnikach. Po kilku miesiącach, gdy osiągną około pół metra wysokości, wysadza się je na plantację. W ciągu następnych lat przycina się je w celu uformowania krzewów około dwumetrowej wysokości. Po 4 latach można dokonać pierwszego zbioru. Dojrzały owoc w postaci jagody ma ciemnoczerwony kolor. W Kolumbii, gdzie panuje klimat równikowy, uprawa kawy wymaga wysokości od 1200 do 2000 metrów. W tym klimacie kawowce owocują nieprzerwanie, a zbiór kawy odbywa się 2 razy w roku. Każdy owoc zawiera 2 ziarna kawy okryte słodkim miąższem. Miąższ trzeba usunąć na tych oto urządzeniach. Ziarna kawy są okryte twardą łuską, tak zwanym pergaminem. Po ich wysuszeniu pergamin jest usuwany. Teraz już można kawę palić, a potem mielić i zaparzać. Z plantacji sprzedaje się kawę niepaloną, a proces palenia przeprowadzany jest przez odbiorców w palarniach kawy. Opuszczamy region kawowy i drogą panamerykańską, która prowadzi malowniczą górską trasą, udajemy się do Medellin. Mijamy po drodze miasto Pereira, liczące 600 tysięcy mieszkańców. Miasto otaczają górskie pasma i plantacje kawy. Malowniczo położone 80-tysięczne miasto Santa Rosa de Cabal. Definitywnie opuszczamy już region kawowy. To ostatnie plantacje kawy na naszej trasie.